Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami ostatni dzień, drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Wezwijmy Ducha Świętego, aby nas poprowadził w tym spotkaniu ze Słowem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, oświecaj nasze pragnienia. Dodawaj nam mądrości, rozumu, prowadź nas w tym rozważaniu Bożego Słowa. Matko Słowa wcielonego wstawia się za nami. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 15, wiersze 1 do 3 i 11 do 32. Przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy, syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierściej na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Przypowieść nazywana jest przez wielu przypowieścią o synu marnotrawnym. Bywa również nazywana przypowieścią o synu zagubionym. I synu wiernym. Może być również nazwana przypowieścią o ojcu, albo lepiej o miłosiernym Ojcu. Przypowieść jest jakby nasycona tym jednym z najdroższych słów dla Jezusa. Zważywszy, że słowo Ojciec występuje w tej przypowieści aż 12 razy na 22 wersety. Jezus kieruje tę przypowieść do tych. Którzy się do Niego zbliżali, a byli to celnicy i grzesznicy. Ewangelista zaznacza, że zbliżali się wszyscy celnicy i grzesznicy, jakby chciał podkreślić, że Jezus wśród celników i grzeszników cieszył się dużym poważaniem. W oczach Faryzeuszy i uczonych w piśmie, grzesznikami nie byli ci, którzy. Mieli na sumieniu jakieś publiczne grzechy, ale przede wszystkim ci, którzy nie znali prawa i nie zachowywali go. A celnicy z racji uprawianego zawodu, pobierania podatków na rzecz kupanta, należeli do tej grupy grzeszników. Wszyscy celnicy zbliżali się do Jezusa. To zbliżanie się można rozumieć dwojako zbliżali się fizycznie, po prostu, aby być blisko niego, aby dobrze go słyszeć. Ale to zbliżanie się można również rozumieć takie zbliżanie się duchowe. Zbliżali się w swoich sercach, jakby lgnęli do Niego, identyfikowali się z Nim. Chcieli być z Nim, bo widzieli, że ich szanuje, Ceni sobie ich towarzystwo i oni cenili sobie Jego słowa. Od samego początku działalności Jezusa, właśnie owi grzesznicy są szczególnymi adresatami Jego nauczania. Uczeni i faryzeusze nie zbliżają się, obserwują Jezusa z dystansu, obserwują bardzo uważnie, śledzą każdy Jego krok. Pilnie słuchają każdego jego słowa i aż bardzo dziwne jest, że nie są w stanie zbliżyć się do Jezusa tak wewnętrznie. Nawet jeśli siedzą przy jednym stole, to w swoich sercach daleko są od niego. Aby, i bardzo łatwo przychodzi im, formułować osądy, oskarżenia, szukać sposobu, aby ośmieszyć go. Podważyć autorytet, jakim się cieszy wśród celników i grzeszników. Bardzo szybko się radykalizują i szukają sposobu, aby go zgładzić. Przypowieść o ojcu i dwóch synach jest kolejną próbą, jaką Jezus podejmuje wobec faryzeuszy i uczonych w piśmie, aby pokazać im w tym obrazie miłosierne oblicze ojca. Jest również adresowana do grzeszników, którzy zbliżają się do Jezusa, aby skłonić ich serca do ufności w miłosierdzie Boga. Młodszy syn przy powieści reprezentuje grzeszników, którzy oddalają się od Boga. Młodszy syn z arogancją domaga się od Ojca należnych mu dóbr. Bo chce odejść z domu. W jego zachowaniu jest coś całkowicie niezwyczajnego, gdyż w kontekście kulturowym, w jakim Jezus przemawiał, było to po prostu absurdem, czymś niemożliwym. Syn nie miał żadnego prawa domagać się przypadającej na niego części majątku za życia ojca. Zatem już sam ten gest jest zerwaniem, jest gestem, za który odpowiedzialność bierze młodszy syn, bo nie chce już należeć do tej samej rodziny. Trzeba tu podkreślić osobistą odpowiedzialność młodszego syna, który żąda zerwania wszelkich więzów rodzinnych. Mamy do czynienia z czymś, co utożsamialibyśmy również z właściwie rozumianym, przemyślanym, świadomie popełnionym grzechem. Pierworodnemu synowi należały się dwie trzecie dóbr ojcowskich, a syn marnotrawny miał prawo do jednej trzeciej. Ale ponieważ chodzi o darowiznę, ojciec miał swobodę w dysponowaniu dobrami. Po uwolnieniu się wreszcie od wszelkiego rodzaju zakazów natury moralnej i nie tylko, które w relacjach z ojcem, z bratem i ze środowiskiem zmuszały go do określonych zachowań, ma w końcu możliwość życia w rozpuście to znaczy w wolności od wszelkich więzów, wszelkiego prawa, bez żadnych uwarunkowań, bez zakazów. Uwalniając się wewnętrznie, a także rozdając pełnymi garściami wszystko, co posiada. Proces tracenia ojcowskiego majątku musiał nastąpić bardzo szybko. Jezus nie próbuje nawet opisywać jego rozrzutności, tylko krótko stwierdził: Odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność. Opis jego stanu w tym upadku jest przejmujący. Zajmuje wersety 14, 15 i 16. Młodszy syn jest w stanie bez wyjścia, bez żadnej nadziei, bez cienia możliwości poprawy. Nastał głód w owej krainie. On sam zaczął cierpieć, niedostatek. Ten niedostatek był bardzo trudny, ponieważ nie tylko doskwierał, ale sprawiał cierpienie. I było to tak bolesne, że już na nic nie zważał, chwytał się najbardziej upokarzających zajęć, aby przeżyć, nie bacząc na hańbę, jaką dla Żyda jest wypasanie świń, zwierząt z gruntu nieczystych, próbował świniom wykradać jedzenie, ta sytuacja, która jest Również dziś jest trudna do wyobrażenia. Kolejne wersety 17, 18, 19 to przemyśliwania marnotrawnego syna na temat ojca, którego zostawił, na temat najemników w domu ojca, którym jest o niebo lepiej niż jemu. Jak już posunął się do tego, by żyć ze świniami. To już nie będzie większego wstydu, gdy zdecyduje się wrócić do domu ojca i stać się jednym z najemników. Nieważne, co ludzie będą gadali, nieważne, jak zareagują domownicy, ważne w tym momencie stało się to, aby się wyrwać z tego dna, bo gorzej już być nie może. Gdy dłużej będzie pozostawał w tym stanie. To skończy się to pewnie beznadziejną śmiercią. Przygotował sobie nawet mowę, którą będzie chciał przekonać Ojca, aby przyjął go jako najemnika. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. A jednak warto wsłuchać się w te słowa. Mimo całej swojej arogancji i buntu, gniewu, z jakim opuszczał dom Ojca, Zachował pewną ogładę. Mówi: Zgrzeszyłem przeciw niebu, ponieważ dla Żyda był to sposób określenia Boga bez wymawiania jego niewymawialnego imienia. I tak zmotywowany młodszy syn wstał i poszedł. Cokolwiek byśmy powiedzieli o motywacjach marnotrawnego syna. Że głód go zmusił, że upokorzenie, jakiego doznał, zmusiło go do myślenia, to jednak myśląc o Ojcu, myślę o nim z szacunkiem, pójdę do mojego Ojca. Ojcze, zgrzeszyłem. Reakcja Ojca opisana jest w wersetach 20, 22, 23 i 24. Jego reakcja jest bardzo nietypowa. Jak na warunki kulturowe. Ojciec czeka, jakby na zewnątrz. Ojciec wygląda, wybiega naprzeciw, rzuca się na szyję, całuje syna, wzrusza się i nie pozwala dokończyć synowi mowy, jaką sobie przygotował. Miał przecież powiedzieć: Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. A ojciec swoim zachowaniem nie pozwala mu na to. Ojciec nie pozwolił, aby powracający syn był sędzią we własnej sprawie. Przyjął wyznanie grzechu i sam podjął decyzję, co ma być dalej. I teraz następuje coś zupełnie zaskakującego. Polecenia wydawane sługom, jakby pośpiesznie, jakby w euforii: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Nie mówi, ubierz synu tę najlepszą szatę, dajcie mu pierścień na rękę. Nie mówi, masz synu i załóż ten pierścień i sandały na nogi. I na dodatek to utuczone ciele, najlepsze ze stada, zarezerwowane było na uczty, jakie odbywały się z okazji najważniejszych rocznic rodzinnych. Syn marnotrawny przyjmowany przez ojca. Pozostaje całkowicie bierny. Jest ubierany, są mu nakładane sandały, pierścień. Z jego powodu zabijane jest tuczne ciele. Z jego powodu organizowane są tańce, uroczyste przyjęcie. Co to oznacza? Młodszy syn nie odzyskuje godności przez to, że coś zrobił. Ta godność jest mu po prostu dana. Za darmo. On na nią w żaden sposób nie zapracował. Nie zasłużył. On ją roztrwonił. Jedyną jego zasługą, jeśli można tak powiedzieć, jest to, że ojciec pozostał dla niego ojcem. Decydując się wrócić, mówił sobie: Pójdę do mojego ojca. Tymczasem starszy syn który przy powieści jest reprezentantem faryzeuszy, jest zgorszony dobrodziejstwami, jakimi jest poobsypany powracający jego brat. Nie może mu się zmieścić w głowie, jak można tak szczodrze potraktować powracającego marnotrawnego brata. Nie chce uznać go za brata, Przypowieści, mówiąc o nim z ojcem, wyraża się niejako, jakby z pogardą, ten syn Twój i nie utożsamia się z nim jako bratem. Takie zakończenie tej przypowieści jest odpowiedzią Jezusa na szemranie faryzeuszy. Gdy widzą, jak grzesznicy przychodzą do Jezusa. Powinni uczestniczyć w radości Boga, który odnajduje swoje dzieci. Ale oni pozostają wciąż zamknięci. Panie Jezu, przypowieść ta pobudza mnie do tego, bym bezgranicznie ufał Tobie i liczył na Twoje przebaczenie, bez względu na to, jak wielkie mogłyby być moje grzechy. I uwierzył w nieskończone miłosierdzie Twego Ojca, miłosierdzie, które stanowi Jego największy przymiot. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.